Cześć, tu Ernest! W poprzednim filmiku rzuciliśmy okiem na nadchodzące zmiany na mapie oraz co takiego skrywa mapa na dzień wczorajszy. Sezon 10 skrywa jednak nie tylko zmiany na mapie. Z wycieku dowiedzieliśmy się, że do gry wkrótce wejdzie kilka nowych broni, nowy system głosowania i kilka innych ciekawych rzeczy, ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym się jeszcze odnieść do mojego poprzedniego filmiku o zmianach na mapie. Wielu z was w komentarzach słusznie zauważyło, że na zwiastunie omawiającym sezon 10 wykrzywione miasteczko zostało już pokazane. I teraz ma uwaga, to co teraz powiem będzie miało sens tylko, jeśli obejrzeliście mój poprzedni filmik. A więc, rzeczywiście ten krótki urywek tego zwiastuna pokazuje nam, jak pewien gracz przebiega przez niebieską kopułę do wykrzywionych wież w czasach Dzikiego Zachodu. Mniej więcej widzimy tutaj, jak to będzie wyglądało i co ciekawe, na pewnym ekranie wczytywania z plików gry przedstawione są dwie postacie, właśnie w tym miasteczku. Tutaj nieco łatwiej jest się wczuć w ten klimat. Z tego małego urywku zwiastuna dowiedzieliśmy się też, że wchodząc do wykrzywionego miasteczka nasza postać się zmieni. Wszystkie męskie skiny po wejściu na ten teren Dzikiego Zachodu dostaną strój kowboja. Wszystkie żeńskie skiny za to powinny otrzymać strój kowbojki. Do tego w wykrzywionym miasteczku będzie zakaz budowania, co oznacza, że w środku tej sfery Dzikiego Zachodu nie będzie można budować. Ciekawe. Ta zmiana powinna wejść do gry w ciągu 2 tygodni. Okej, a teraz wycieki, które obiecałem, że wam przedstawię. Chciałbym zacząć od nowego pistoletu maszynowego. W sumie to nie nowego. Moi starsi widzowie mogą pamiętać, że w okolicach połowy 7 sezonu, tak, aż tak dawno temu, do plików gry trafił nowy pistolet maszynowy. Oto jego ikona. Pewnie ją kojarzycie, co nie? Jak już mówiłem, ta broń jest od dawna w plikach Battle Royale. I co ciekawe, w końcu po tych 3 sezonach była dostępna na polu walki. Nowy pistolet maszynowy można było znaleźć w trybie na bogato. Dziwne, bo w tym trybie są dostępne tylko bronie o klasie złotej, czyli legendarnej. Przez pewien błąd twórców gry ten pistolet maszynowy normalnie występował w tym trybie. W klasach szarej, zielonej i niebieskiej. Hypexowi udało się na czas nagrać akcję z tą bronią. Zobaczcie sami, to kolejna szybka wiertara. Ta broń siedziała w plikach gry już od dawna i do dziś nie otrzymaliśmy żadnej oficjalnej wiadomości na jej temat. I nie wiemy, czy w końcu wejdzie do gry. Jest jednak pewna broń, która została dodana w aktualizacji na start sezonu 10. Mogliście już wyczytać, że w tym sezonie do skarbca została przeniesiona półautomatyczna snajperka. Ale nie na długo, ponieważ w plikach gry pojawiły się wzmianki o nowej, super szybkiej snajperce. Teraz widzicie ikony tej nowej broni. Ta nowa snajperka będzie występowała w klasach zielonej, niebieskiej, fioletowej i złotej. Odpowiednio do tych klas będzie zadawała 30, 31, 33 lub 35 punktów obrażeń. To nie za dużo, racja, ale pozwólcie, że przedstawię wam szybko strzelność tej broni. Starszy brat tej snajperki strzelał 1,2 razy na sekundę. Rewolwer strzela 1,5 razy na sekundę. Karabin szturmowy z lunetą strzela 3,5 razy na sekundę. A ta nowa snajperka będzie strzelała 4 razy na sekundę. To dokładnie tyle samo, co automatyczna strzelba. Pojemność magazynku to 16 nabojów, a będzie korzystała z amunicji średniej. Tej samej, co karabiny szturmowe. No nieźle. Dalej w tematyce broni to według niektórych wydobywców danych zostały zaktualizowane pliki przedmiotów takich jak stary tek, stara legendarna pompa, wózki golfowe i odbijacze. Możliwe, że podczas naszej podróży w czasie, przez różne rozdziały wydarzeń Fortnite, powrócą już stare przedmioty. Ale możliwe, że zostały zaktualizowane tylko na jakiś typ. Poza tym, dzięki wyciekom FireMonkey na Twitterze wiemy, że w plikach gry jest gotowy system głosowania na następny sklep. Według danych, które udało mu się wydobyć, raz na jakiś czas przed zmianą sklepu, my gracze będziemy mogli zagłosować, co chcemy, aby weszło do sklepu. Nie znamy zbyt wielu szczegółów na temat tego systemu, ani kiedy wejdzie do gry. Warto jednak wiedzieć, że coś takiego szykują dla nas twórcy gry. Czyli w skrócie, przed wejściem nowego sklepu gracze mogliby oddać swój głos na jeden z przedstawionych przedmiotów. Przedmiot, który miałby najwięcej głosów, wszedłby do najbliższego sklepu. I na koniec, jak co każdą większą aktualizację do plików gry, trafiło też kilka skinów oraz emotek, które wkrótce wejdą do sklepu. Ich wygląd w grze znamy dzięki m.in. SinXowi. Zobaczcie sami i koniecznie dajcie znać, na którą emotkę lub na którego skina czekać najbardziej. O, i co uważacie o nowym flasie?
I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.